dzisiaj przeżywamy urodziny Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Jest to 101. rocznica jego urodzin. I z pewnością młodsze pokolenie nie pamięta Jana Pawła II, ale myślę, że to jest świetna okazja, żeby sobie troszkę o nim przypomnieć. Natomiast starsze pokolenie z pewnością pamięta Jana Pawła II, jego przemowy, jego pielgrzymki. I sam pamiętam, kiedy byłem w 8 klasie, to widziałem Jana Pawła II. Zobaczyłem, że jest to wspaniały człowiek o wielkiej wierze, ale też który miał wielką radość i pokój w sercu. O Panie, bo Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Nie jest to taki piękny krzyż. Zobaczcie, Pan Jezus jest bardzo cierpiący na tym krzyżu, bo Jan Paweł II nigdy się nie bał również cierpienia i pokazywał, że przez krzyż można być zbawionym. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój. Dziękuję Wam wszystkim, że kontynuujecie tradycję spotykania się w urodzin papieża przy jego pomniku, bo to jest żywy pomnik, dąb papieski, który został zasadzony już 15 lat temu. 15 lat temu inicjatywa sadzenia dębów papieskich wyszła od ówczesnego starosty. Natomiast moją inicjatywą było, żeby ten pomnik, żywe drzewo, stał się żywy w dwójnasób. To znaczy, żeby przy nim się spotykać w urodziny papieża, także w urodziny posadzenia tego dębu i wspominać papieża, a przede wszystkim zaśpiewać barkę. O to prosiłem. Prosiłem, pamiętajcie, no, dopóki byłem wójtem, to organizowałem te spotkania i bardzo jest mi przyjemnie, że w tej chwili ta nowa administracja, wójt i szkoła kontynuują i to z wielką radością to robią, ponieważ zależy, zamysł był taki i on się sprawdza, żeby żywe drzewo było związane z żywą pamięcią, żeby dzieci, młodzież wiedziały, że to jest pomnik papieski, ale że tutaj zawsze 18 w południe jest śpiewana barka i jest wspominany papież, bo ludzie zabierają głos. I myślę, mam nadzieję, ponieważ dąb jest drzewem bardzo długowiecznym, mam taką skromną nadzieję, że ta pamięć przyjmie się. Na razie jest 15 lat, ale mam nadzieję, że to będzie kiedyś 30 lat, 40, 50. Mam taką nadzieję, że ta pamięć nie ustanie. Dlatego tutaj położyliśmy taki duży głaz i na tym głazie właśnie jest napisana inicjatywa, kiedy, z jakiej okazji i kiedy ten dąb został posadzony. Dziękuję. Jeszcze tylko Wam powiem, że miałem szczęście spotkać Jana Pawła II już 38 lat temu w Rzymie, to było w Castel Gandolfo. Byłem wtedy z grupą studentów i zorganizowaliśmy audiencję. Udało się. Ucałowałem jego pierścień, coś mu przyrzekłem i dotrzymałem tego, co przyrzekłem. I mam takie zdjęcie, zupełnie jestem niepodobny do siebie, byłem młody. No i te 15 lat, od kiedy sadziliśmy to drzewo, to Was jeszcze na świecie nie było. Jak ten czas szybko biegnie, droga młodzieży, szybko to mija strasznie i niedługo naprawdę będziecie przeprowadzali może własne dzieci pod to drzewo i pod ten pomnik. Tutaj jest krzyż z relikwiarzem Jana Pawła II. Tutaj, przyznam się, to jest atestem właśnie Stolicy Apostolskiej. Tu jest włos Jana Pawła II. Tak, to są relikwie. To może Was szokować, ale jest to coś takiego, że my, chrześcijanie, katolicy, właśnie używamy relikwii świętych i tam, gdzie one są, to tak, jakby ten święty był osobiście tutaj przy nas. Niech Jan Paweł II chroni naszą gminę, naszą parafię, całe Podlasie i całą ojczyznę
przede wszystkim przed zarazą, przed koronawirusem, aby była normalność, abyśmy mogli razem szczęśliwie i radośnie żyć. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.